Fałszywy alarm. 112 to numer dobrze znany. Jednak czy przez każdego rozsądnie używany? Posłuchajcie, jak w braniewskim mieście pewnego ranka do drzwi Poli zapukała jej koleżanka. Były uściski, moc przytulania, potem nadszedł czas rozrabiania. Korzystając z okazji, że były same w domu, wpadły na pomysł, by przez telefon dokuczyć komuś. Po kilku rozmowach już wykonanych, zadzwoniły na numer dobrze im znany. 112 i zbyt wiele czasu nie upływa, gdy w słuchawce głos operatora się odzywa. W czym mogę pomóc? Pada pytanie. Wtedy Pola jak z nut kłamie. Stało się coś złego, zemdlała moja mama, a ja jej nie umiem pomóc, bo jestem tu sama. Wskazała adres i wnet usłyszała, że karetka już pędzi w miejsce, które podała. Niestety, o lokalizacji też skłamała i pomoc na odległą wieś wysłała. Koleżanki śmiały się do rozpuku, dopóki nie usłyszały w korytarzu huku. Tym razem to prawdziwa mama pomocy wzywała, bo jej młodsza córeczka rączkę złamała. Pomocy, niech ktoś zabierze do szpitala moje dziecię, bo jedyna karetka jest daleko w powiecie. Przestraszona Pola dobrze wiedziała, że przez jej żart siostrzyczka dłużej cierpiała. Widząc za oknami policyjny radiowóz, wpadła na pomysł, aby pan policjant jej mamę do lekarza dowiózł. Nie tracąc czasu, wybiegła z domu i poprosiła, by dzielnicowy jej rodzinie pomógł. Ten nie zwlekał nawet chwili i parę minut później już w szpitalu byli. Gdy lekarz z siostrzyczką Poli się zajmował, policjant dziewczynkę edukował. Zanim głupiutki pomysł do głowy ci wskoczy, pomyśl, czy ktoś naprawdę nie potrzebuje pomocy. Być może ty też kiedyś będziesz w potrzebie. I co się stanie, jeśli pomoc na czas nie dojedzie? Numerów alarmowych używaj z rozwagą, także z szacunku dla tych, którzy z tą pomocą jadą.